Jest to nasza tradycja. Zimą ze względu na warunki pogodowe była odwołana, przesunięta na ten okres wiosenny. No dzisiaj widać, że ta aura również jest wymagająca, ale to, że ona się cieszy popularnością, to widać po frekwencji furmanów. Jest 17 par zaprzęgów, które przyjechało tutaj i z gminy Istebna, ale też z okolicznych gmin, nawet z zagranicy, z Czech i Słowacji. No i to cieszy, jest frekwencja fantastyczna. Są kibice, którzy zawsze tutaj przychodzą, cieszą się, bo to jest widowiskowa impreza, także nic, tylko trzymać kciuki za bezpieczeństwo. I ta rywalizacja sportowa tutaj na pewno będzie dzisiaj bardzo udana. Cieszymy się, że my możemy też wesprzeć tych uczestników, jeżeli chodzi o tutaj naszych furmanów z gminy Istebna, bo przecież o to chodzi, żeby ta tradycja była ciągle żywa, żeby było coraz więcej tutaj lokalnych zaprzęgów. No i jest, bo widać po liście uczestników. Tu jest przede wszystkim brany pod uwagę czas, precyzja, jakość wykonania tej konkurencji, no i czas, kto będzie najlepszy. Jeśli jest w sile uciągu do minuty, nie odbędzie się po prostu to uciągnięcie tego, tej kłody, no to po prostu rezygnuje z tego. Także tu jest jedynie przede wszystkim czas, no i chyba, że faktycznie coś, nie wiem, koń odmówi posłuszeństwa, no to wiadomo, że wtedy nie bierzemy go pod uwagę w zawodach. Umiejętność, szybki przejazd. Staż koni nauczone w lesie. Zanim się dogadamy, to jest na pewno musi trochę potrwać, nie? Nie z dnia na dzień, to trzeba rok, dwa, pół roku. Zależy od konia, od jego, nie? Od charakteru. Uczymy się po swojemu, no nie? Bo ten tu kolega ma od małego, no nie? Od żurobka, to jest mu po swojemu go nauczonego, no nie? To też nie ma jak kupić konia, no nie? Że se go weźmiesz do domu, że se go zaprzągniesz i se pojedziesz. To tak nie ma, że to takie mądre jest, no nie? Jak se go nauczysz fajnie, od małego, ty z tego będziesz miał, no nie? A czasami konia nie nauczysz. Koń się stresuje przy ludziach, no nie? To nie ma. Ja mogę. Teraz pojadę włożyć drzewo tam. Ja nie wiem, czy pociągnie, czy nie pociągnie, no nie? Koń się stresuje też przy ludziach, bo wszyscy gwizdają wrzeszczą, no i koń się też stresuje. No, w lesie normalnie zapnę to drzewo i pójdzie, no nie? A tu już nie. Nie wiem, co zrobi koń. To nie wiedzieć, co koniowi zrobi w głowie. Są różne rasy koni. Są rasy sokulskie, rasy zimnokrwiste, śląskie. To są lżejsze konie po prostu. No. No bardziej takie zimnokrwiste, sokulskie, no bo to ciężkie konie są. No.